O, już mogę. 3, 2, 1, start. Zobacz, czy się nagrywa, okej? Okay? Jo, siemanko, z tej strony Konir, to kolejny odcinek na moim kanale, witajcie. Wracamy do... Czy ja rozgrałem go zawód Wiśnien? Tak jest. Już jesteśmy po zawodach. No to jest teraz czas na żelówkę, moi drodzy, bo... Bo jak to był najwyższy czas i nie można z tym czymś, moi drodzy, ciekać. No i rozpoczną Norwedzy. Skończą my, znaczy reprezentacja Polski, dobrze. Okay, a rozpoczyna Anders van Emmen. Dobra, z tej kamery. Tylko będziemy inni. Łoż, pani van Emmen, nie. Dzięki, nie. Takie rozpoczęcie pucharu drużynowego, to dziękuję bardzo. Moi drodzy, nie. I znowu zaczyna van Emmen i wszystko się nic nie zmieniło. Dobra. Anders van Emmen. I dobra, skoko. A już to spadek Andersa. No szczęście nic mu się nie stało. Zabiłem mu minę. Czy minek skoków tam skoczy? Nie. Oj! Nie mamy ciągu łopatki. Nie. Są łopatki, to nie. Teraz Szwajcarzy, no już my z drugim, nie właśnie. Andrea Schuller rozpoczyna. No, Schuller. Słabo. Maciej Kop, 102 metry. Maciej grać. Pięknie, wysoko, pięknie, Maciek, ale już upadek Macieja Kota, ale jest pierwsze miejsce. Zadwie nogi. Zadwie nogi kot, tak. Jaj, Kobayashi. Oj. Michał Zaros. Numer dla Rosji. Ponoć Karl Galper. Oj, zeszło się Karl Galper. Spóźnij, to znaczy. No i słabo bardzo. Ostatnie miejsce. No, Maciek się utrzymuje. Na szczęście się stoi. Anders van Emmen, 115 metrów. No i Norwegowie wyprzedzą tego Polaków. No i wyprzedzili, 116 metrów, ale Maćkowi się nic nie stało. Mógł na tym te dwie nogi. Eto Los Jainen. Oj, ależ. Skoki trochę nie wyszło. Ale jest trzecie miejsce. Manuel Petter, 116,5 metra. Żeby pokonać reprezentację Norwegii. To się nie. Petter psuje. Petter fatalnie. Oj. Na szczęście Fedorowi się nic nie stało. Jerny Damian z numerem 9. Już w powietrzu. Ale to będzie słaby skok Jerny. Bardzo słaby. Na czwarty. I Sabir Jeanmumino. To faworyt raczej do tego dobrego miejsca. Kazachstan raczej nie będzie walczył. Zawsze nie mówię nigdy. No, Muminek. A, Muminek spadł. Ale to na siódmym na razie i będą ósemce. Na takie Schullera pokonali. Hehehe. Tomasz Venturo zakończy. Oj, to na pewno już szczepy. Najgorszy skok, no ale tutaj. Polacy na drugim miejscu. Szkoda Maćka, teraz będzie Konrad Janowski i Kilian Payer. Także na razie na 8 miejscu. O, ale Pajer zepsuł. Oj, upadek Kiliana. Konrad Janowski, 58,5 metra, po prostu pikuś. To jest, żeby polski skoczek poleciał. Pięknie. I nie wyskoczył, ale już też upadek. Ajajajajaj.
ajajaj, to Polacy upatają ciągle. Szkoda. Mógł na tej jednak wino. A szkoda. Jako takie uczy. Polacy sobie nie radzą tutaj w malince. Ole takie uczy. Oj! No i będzie pierwsze miejsce. Denis Korniło. Kolejny będzie Piotrze nie odejdzie w upadku. No ale Korniło słabiejszy. Trzecie miejsce. Markus Eisenbichler. Oj, upadę. Daniel Altretande, Drobedy. Już nie dać wyjąć na pierwsze miejsce, ale to nie dziwi nikogo. Drobedy to przecież bardzo dobrze skoczkowi, nie z najlepszych świata. Altretande bardzo słabo, ale będą liderami. Egzekwo z Japończykami. Ohoho. Janne Ahonen. Dobry na trzecim miejscu, jakby wracają na te dobre skoki, ale lepsze skoki, pewnie. Jest czwarte miejsce za Polską. Manuel Popinger, Austriacy na ostatnim miejscu, tylko 9 punktów mają. Bardzo mało. Czy Popinger coś odrobi? No odrobi. Nie za dużo, ale odrobi. Andrzej Semlicz. Słoweńcy na czwartym. Tylko co zależy od Andrzego. Andrze będzie daleko. Andrze, piękny skok. Pięknie. Sergiej Tkaczeńko. Mąka zachowi na siódmym miejscu. Czy Tkaczeńka utrzyma to wszystko? Oj, utrzyma nawet chyba polepszy. On to polepszy. Wow, dobrze. Drugie miejsce, oż ty! I proszę Państwa, Wojciech Sztulsa, czy on coś odrobi? Reprezentant Czech. Oj, no odrobi, ale nie za dużo! Oj, upadek! Gdzie Kasztosy jest ostatnie miejsce? Polska na piątym, no, oby teraz Piotr żyła, bezpiecznie daleko wylądowała, teraz Gregor też fanem. Czy Szwajcarzy się podniosą przed ostatnim, to jeszcze Aman ewentualnie nie. Ewentualnie nie, musi Aman coś odrobić, bo to fatalnie teraz. Skoki. I Piotr! 77 metrów! No ale upadki mamy Polaku. Leć Piotr! Właśnie, że wylądował, no ale słabo. No ale dobrze, Polak bezpiecznie wylądował, ale jest druga seria, więc można wszystko odrobić. Dokładnie. Mamy teraz Junshiro Kobayashiego. Junshiro, ale przegrają z Polakami w tej rundzie. Drugie miejsce. Dimitri Vasiliev. Prawie najstarszy, bo najstarszy oczywiście jest nie kto inny jak Nuria Hikasai, ale teraz Dima. I co Dima? I Rosjanie będą nas pokonają. Na dobrym Piotrze i tak wyglądało. Telemarkiem, tak można powiedzieć, no. Bezpiecznie. Rysiu Piątek, Niemcy na ósmym, ależ Rysiu zepsuł. Robert Tychanszum. No spadli Norwegowie. Oj, to przepraszam was i Johanszyna Roberta też. Oj, upadek, bo niestety machnęłem myszką. Myszką machnęłem, tak. Anti-Alto, już Świnowie gorzej na szóstym. Alto! Oj, na serwisa wyjechał. Fatalnie. I mamy teraz Michela Heibecka. I czy Austria jeszcze powalczy chociaż o ósme miejsce? O, jest na to szansa. Jest szansa, bo to jest jeden z was najlepszych skoków w dzisiejszym konkursie. No i będą chyba. I Słoweńcy, Domen Prev, no. Reprezentacja Słowenii nas prowadzi, ale Domen. Będą jeszcze prowadzili. Na razie prowadzę. I Marat Zaparo. Jeszcze. No na razie Katechowi na drugim. Marat. Oj, Marat spadnie. Marat pokrzyżował plany. I Lukas Chlaba. Czy Czesi co muszą cokolwiek zrobić? Może jednak będę grał z tym. Mam nadzieję. Nie.
Też chlawa, Lukas leci, leci, Lukas chlawa. Koniecznie, może nie będą raczej chyba nocy, chociaż zobaczymy. I proszę Państwa, wygląda to tak, że Polak na drugim. Nie, znaczy na trzecim. Dobra, nieważne. Uwaga! Ostatnia runda. Simon Amon i Szwajcarzy będą walczyć chociaż ósme miejsce. Simon, nie. Nie. Szwajcarzy oficjalnie żegnają się z serią finałową. I Kamil! Kamilu! 31 metrów, to na pewno Kamil wszechskoczy, ale... Wyląduj z kontenego i wyląduj, Kamil! Leć! Leć! Leć, Kamil! Kamil jest! Wylądował! Pięknie! Brawo, Kamilu! Brawo! 120! Brawo! Brawo, Kamil! Świetnie! Świetnie! Jeszcze raz świetnie! Brawo! 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 Jeszcze raz brawo! No i jaki Kasaj najstarszy skoczę? Czy on coś zapewni? 130 mamy, ty Polacy mogą wygrać tą... Pierwszą serię, pierwszą kolejkę, mimo dwóch upadków, ale zobaczymy. Będzie drugi, ale weteran skoków leci. Ale weteran upadł skoków na ciaskich, oby mu się nie stało. Na szczęście nic się nie dzieje. Jewgeni Klimo. Rosjanie na drugim. Znaczy reprezentacja Rosji. Rosjaninie. Nie wiem, jak to się czyta, ale Korniło! Jak się lata, niestety Polaków pokona. Niestety reprezentacja Rosji przed Polakami. I teraz Andreas Wellinger. I czy Niemcy się dostaną? Najważniejsze skok Wellingera, leci. Leci. I nie dostaną się, bo Welli upadł. Andreas upadł i Niemcy to najdziwniejsze, żegnają się z zawodami. Szkoda. Johan Andre Forfan. Czy Norwegi na pewno się śmieszczą? To jest spokojny skok. Chociaż to nie będzie spokojny! O Jezus Maria! To Norwegów też nie będzie. O Jezu. Jezu, pogotowie, on nic się nie rusza. Oby się mu nic nie stało. Czeka długo. Andreas Alamu, mamo. I już rusza. 159 metrów. Niewyobrażalne, ale... No wie, czy nie. Oj. Nie, chyba się inaczej zmieszczą. Nie, mieszczą się, raczej się powinni. I mówię, że muszą, ale się powinni. I krawczy też mieści. Ich skoczków. Czyli byli na ostatnim miejscu. Oj, krawcz. I będę, bo to na trzecie. Będę, ostatnia sobie finał. Proszę Państwa, będę krawcz. Co więcej, wygrałem pierwszą kolejkę. Nie wygrają, bo Peter upada i nic mu się nie dzieje, ale... No i będą Słoweńcy, no ale... Na pewno z tej kolejki nie wygrają. I Alexi Kolorem. O. Co tu mamy? Pięknie. Brawo Kolorem. Jest czwarte. I Roman Koderka. No, chociaż raczej już na pewno nie będzie Czechów, ale ja pożegnam. Roman, leć. Chociaż, patrzcie, Roman leci. Roman! Co? Nie, zabrakło. Kurde, na dziewiątym. Szkoda. Szkoda reprezentacji Czech, bo teraz naprawdę Kołderka się wygrał to. Tylko, że niestety nie będzie liderem. No szkoda. Państwa Polacy na drugim miejscu. I seria, i proszę Państwa, Maciej Kot, no upadł, czy jesteś, my będziemy rozpoczynać. Jeszcze kolejki. Maciek Kot! Maciek skacze tutaj wspaniale, po prostu! Świetnie, brawo Maciej, już lepiej, żebyś już te skoki ustawał. I Ryoyu Kobayashi, już zaraz po nim. Johan, oj, znaczy, że pan Johan Kobayashi. Oj, teraz będzie drugie miejsce. Michał Nazarow, Rosjanie prowadzą masakrę. Nazarow utrzyma. Nie utrzyma. W drugim, Polacy na prowadzeniu. Argeiger.
Leci, leci, pobierze to się dostanę. A się dostali. E tu no sjajne. No, Finowie na fluksie na 8. Będą pracowali. Będą skakać drugi raz. No ale co, tutaj do razy na pewno raczej mówię, bo nie muszą. Może będą na 7 na 6. Któż to wie? Manuel pewnie. Ich Austria zaczynała 11 miejsca, czyli ostatniego. Teraz dobry skok do Manuela Fettnera i Jernej Damian. Jest Fettner do Polski. Nie ma w ogóle warunków. Damian się w ogóle za szybko wybił. Ja on już ląduje, żeby. Bo widział pewnie, że upadek Hanan został na granicy. No i jednak Słowenicy będą kończyć. Będą na ostatnim miejscu po tej rundzie. Sabir Żalminow. No, mówimy, jak się tam to chyba upadł już. Teraz zobaczymy. Oj, ale. A skok finałowy nie jest zadowalający. No, słaby skok Muminka. Nie, Muminek się nie wywalił w pierwszej serii, ale skoczy bardzo słabo. No, jest na 6 miejscu. He, 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 he. I druga runda. Konrad, leć, Konradzie. Leci Konrad, 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 leć, leć, Konrad. No to jest okej, okay. Jest okej. Okay. No ale Konrad mogło się postarać, ale spokojnie, to on jest młody zawodnik, on jest młody, on może jeszcze zawsze pokazać swoją siłę. Jako takie uczy. A ma którego jest dnia? Ja bądź ty na 4, moi, przepraszam, zakapiłem się. O nie, 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 nie. O! No niestety, tak uczy. To przepraszam, bo ja się zapatrzyłem też. Denis Korniłow. Już nie na różnicę. Ale mnie sobie poraził. Nie mów tak, tato, brzydko. No i teraz też słabo. Korniłow. Nie przekroczyłem 110, to jest najdziwniejsze, szkoda go. Ale Arku Zajszem Bikrę 180 km, co? To skoczy. No, taki skok miał on mieć, to na pewno jeszcze mi się nie da się miejsce. Co zrobi Jana Honor? O, 185 lat, chyba dalej niż jeszcze nigdy. Odległość. Oj, przepraszam, kliknęło mi się. Dalej przycisk, no się też to odpłynęło. Nie jestem z nim ze sobą. Dobra, zapomnijmy o tym. Manuel po chwili zakończy. Chyba. Syrety się po tym skoku jeszcze bili. Oj, będą się bili, oni będą mieli świetną postawę teraz. To na drugim przegrywają już z Polakami. I Ance Semenic, czy on coś odrobi? Na razie Semenic na ostatnim, oj. On nic nie odrobi, jeszcze pogorszy. Tak jest, Sergii Tkaczenko. Przypomnę, że Słoweńcy po... Bo jak... To się cię prowadzili. O, Sergiej! O Jezu, jak daleko, Sergiej. Sergiej, Boże. I trzecia runda, Piotrek, 0 metrów. O, sobie tylko musi skoczyć, nie ma. Nie, już Polacy raczej wygrali. O Boże, Boże, nowe Wiśle Majson. Tutaj tylko postawić kropkę. Kropkę nad i... Piotrek, oj, upadek! Myślałem, że wyląduje na te dwie nogi, ależ zepsuł. No na szczęście nic mu się nie stało. Yoshiro Kobayashi. Aha, to sama się wiadomo, że teraz kocham. Jest w trasie do szpitala, ale teraz bardzo szkoda. I nie wystąpi w ruch. Będzie... I dopiero się pojawi w Nyżnym Tagile, czyli jakieś tam skoczni, chyba w Klingenthal. Zobaczymy. Dimitri Vasiliev. Albo zobaczymy, może się pojawi chociaż Dumbo też na pewno. Ci leci. Oj, ci nie ma zepsuł. Tak, kompletnie zepsuł. Rysiu Piątek. Oj, za szybko się wybił Rysiu. Ale Rysiu, wylądował. Rysiu. Anti Aleton. No i teraz Arto. Też skoczy sobie. Skoczy dobrze. Skoczy dobrze. Piękny skok. Znaczy nie piękny, ale dobry.
Szóste miejsce, Michel Heiberg. Austria, tygodnia, Polak mogą nawet nas pokonać. Dali się upadek już 3 razy, bo Polska upadała. Szkoda. No a ta sobie pozostawia. Drugie miejsce, Domen Press. Boże święte. Były rekord świata. To już się tego, tej odległości wtyrało. O Boże. Odległości. Można już słowa, co normalnie chyba nie umiem. Te wszystkie skokanały, żaden z nich nie poleciał za napis Wisła normalnie, kurde, no to jest bardzo słabo Słoweńcy. Marat Żaparow. Kazachowie na piątym. O Jezu! Marat Żaparow został zdyskwalifikowany za ten, za kombinację. Bo problemy. Ale są na piątym miejscu. Uwaga, pięknie to wygląda. Polacy mogą wygrać. Kamil skoczy dobrze, nie upaść. Oby tak się... Kamil nie upadł, ale skoczył bardzo daleko. I słyszałem serię finału z Daniel Siłowską. Petr Wrzeszczy. Że pomoże swojej, co może być na szóstym miejscu. Może będą nawet. Zobaczymy. Peter. Peter może chociaż na siódmym. Może nie być. On będzie na siódmym. Noriaki. Kasaj. Jezu, nie. Dziękuję bardzo. Skok mamusiu, o! Patrzcie na Kasajko, patrzcie, spada i uwaga! Jest, piąt, patrzcie, jak Polacy wyprowadzili na po trzeciej turze, a spadą teraz. Znaczy teraz patrzę na... Patrzcie, prowadzili przez chwilę w pierwszej serii, ale teraz będą na ostatnim, jest! Co więcej, nie będą kończyć, ale się nie oczywiście nie cieszę zbyt, bo to szkoda mi trochę. Dobra, nieważne, do celowo, czy nowie będą ci na szóstym? Będą raczej powinni, przynajmniej powinni, bo nie wiem. Będą. Znaczy nie, spadną. Ale jest i kolorę. No, Marat Żaparow zdyskwalifikowany. I waga, czuła piątka. Kazachstan ze mnie dzisiaj. Oj, ależ kolorek nie wytrzymuje presji. Niestety, siódme. Ale brawo dla Kazachów, że się przynajmniej zakwalifikowali. Żaparow pewnie jest na siebie zły, ale... Nieważne, Klimow, czy Rosjanie będą się walczyć, będą walczyć o podium 114,5 metra? Biegnieni Klimow? Nie. Chociaż leci Klimow! Nie, podaj do Klimowa, Klimowa i uwaga, Bellinger! 112 metrów, żeby lepszym oceniem reprezentacji miejsca cała pod właśnie skok Andreasa Bellingera, leci Bellinger! Oj, nie, znowu upadł! I, ale nic mu się nie stało, ale jest pewnie wściekły. Proszę Państwa, chyba Rosja na podróż, zobaczymy. Kraft, ale on musi 81 na pewno reprezentację Austrii. Łyknie podium. No, chyba, że coś się stanie, nie? Ale będą. Na szczęście będą. I uwaga, Kamil Stoch. Uwaga, no i Polska zwycięzcami, bo to Kamil 0 metrów. Ale fajnie, że jeszcze tak pyknął, nie wiem, 130 metrów. No, patrzcie na Kamila. O Jezu! Jezu, wygraliśmy. Kamilowi się nie stało, ale wszyscy świętują w Polsce. Kamil stał, biegnie do kolegów, narty ma gdzieś. I wszyscy świętują, Polacy świętują, proszę Państwa. Wykrywamy konkurs drużynowy w Malince Wiśle, ale proszę zobaczyć, 4 upadki, 2 w pierwszej, 2 w drugiej. Tylko nie upadli dzisiaj. Tylko nie upadł. Wszyscy upadli. Patrzcie, wszyscy z Polaków upadli. Wszyscy. Każdy Polak zaliczył dziś upadek. Kurde. To ładnie. Janowski i od pierwszej. Żyła i stał drugiej. Noż, ale okej, dobra. Polacy wygrali. Pięknie. Słoweńcy nie zrobili podstępu. Pięknie. Sklepszany, to jest dalej. To będzie później. Skocznie. Nie, Klingenthal to jest kiedy? Teraz zrobię sobie może konkurs jeszcze szybki Puchar Świata. O, Klingenthal to pokój samo, dobra. Mamo, zrobię sobie jeszcze jeden. Uwaga, piękna klasyfikacja, czas. Zmienić. Uwaga. 3, 2, 1, Ruka Tonturi, go. Kusamo! Pierwsza seria, rozpocznie za jakiś momencik, ale na razie. I to. Rozpoczyna. Kurde, poczekajcie, muszę wyjść.
chcę już tylko sześć treningu ustawić tę kamerę. No, na F11 to było? Tak, na F11. To była moja kamerka. Dobra, to jedziemy, proszę Państwa, do Ruka Tunturi. Rysuję, żeby się jak prawdziwy. Kiedyś było w Ruka, teraz jest inna, ta dalsza kamera, ale kiedyś w tych latach małysza. Znaczy, ja musieli startowo wymieszała. Aha, dobra, okej, okay, dobra, rozpoczyna Roman Kudelko. Pierwszy skok zawodu dzisiejszego konkursu indywidualnego i dobry skok Romana. Pierwszy mistrz Klemens Muraj, 120 metrów, czy mają uciekli za Polaka Klimek, leć. Widzimy ciebie, Tremena. Jest przekrętką, ale to mnie nic nie znaczy. Muhammad Ali Bedier. Pierwszy sezon w zawodach chyba Pucharu Świata w karierze. Na reprezentanta Turcji leci Muhammad! Piękny skok, brawo. Muhammad, brawo. I mamy Kevina Bicknera. Było dobre wybicie Kevina Bicknera! Oj, upadek. Na szczęście nic mu się nie stało, ale piękny skok. Michał Maksimoczki. Oj, za szybko się wybierz, spróbuj. Przegra nawet z Clemence. Piąte miejsce, Nate Desmond. Ojoj, jeszcze nie. Clemence chyba nie bija. Nie. Nie, przegra. Dobrze, Clemence będzie dzisiaj ostatni. I to i po nim stoch. I to po nim stoch. Ten raz Japończyk. Leci dobrze, leci dobrze. I dobry taki stop. Co? Będzie czwarty, czwarty. Kamil! Leć Kamil. Amil. Kamil nigdy nie lubił tej skoczni, ale zawsze. Może zawsze odpalić. Petardo, dobry stop. Kamil Stocha. Pięknie, drugi. A po nim Maciej Kot. Który miał, myślę, upadek w konkursie drużynowym. Ale i tak Polska wygrała. Po drugi syn miał bardzo dobry skok. I brawo Maciej, też mam dobry skok w takim jak Polacy. Tylko Klemens Hurajka się nie specjalnie zaprezentował. A Zelańczyk jest numerem 10. To będzie fajnie Wiśle. Zdobył tam punktów Pucharu Świata. No a dzisiaj zobaczymy. Teraz się na siódme miejsce i raczej tych punktów nie będzie. Klemens Moryka raczej też punktów nie zdobędzie. Jewgeni Klimo. Reprezentant Rosja, pani Dawid Kubacki. Na razie Klimo i raczej chyba też nie będzie. No raczej nie będzie. I Dawid Kubacki, trzymaj kciuki, Dawid. Rozbiję to już w powietrzu, leć. Dawid, nie. Dawidzie, leć, leć. Oj, nie. Oj, Dawid w tym sezonie bez formy trochę. Fatalnie rozpoczyna sezon 2019-2020 u mnie na kanale. Kanale Konrit. Znaczy na kanale Pomarkowski. I Robert Hasso. Wyszedłem, że zapomniałem oddalenie kamerki. Ojojojoj, fatalnie. I teraz będzie przedostatni. Kuba! Trzymaj mi kciuki, Kuba wolny! Leć Kuba jak najdalej. Kuba bez punktów Wiśle, a teraz będzie miał raczej, na pewno będzie miał punkt. Pięknie Kubaś, Kubuś. Dzisiaj kalendarz for fun, dzisiejsze zawodach. Niestety. Jest grany lód i jest for fun, no ale nie mogę startować for fun, bo przecież wiadomo, no nie mogę, bo wiecie, bo for fun jest. Nie w sosie. Kilian Paje, Konrad Janowski z numerem 17. Okej. Okay. Jest Kilian Paje. Reprezentant Szwajcarii. W powietrzu. I dobry skok. Czwarte miejsce. I proszę Państwa, Manuel Petner. Ojojoj! I ląduje Petner. I na pewno ostatni miejsc.
Dawid Kubacki i Klemens Mureńka raczej punktów nie zdobędą. No ale oby Konrad Janowski te punkty zdobędzie. To był największy sukces w karierze reprezentanta Polski. I jest na to szansa, pięknie Konrad. Brawo, będą na raczej na pewno będą punkty. Pierwsza karierze. Andreas Alamo to będzie najlepszy wyczyn reprezentanta Polski, bo tym też są to zwycięstwo. Trzykrotnie w Fiskapie, oczywiście ja to wymyśliłem, no a teraz nie wypowiem na Salamandę. Z tej wygranie turnieju, że to jest właśnie dzieci innego. Dobry, ogólnie skoczek młody. Pucharze Świata też zasmakował, nie tylko. No i z Kubą Wolnym prowadzą. Pięknie, Karl Geiger. Małe. Oj, ale też będzie zaskoczenie, że punktów nie zdobędzie. Może czarno i może. Tak wyglądało, że tak samo uznawali, to może być do 9. Tylko 106. Po 106. Za wiele na 16 miejsce. Na pewno Niemiec nie zdobędzie punktów. 19 zawodników za nami, a teraz Andrea Schulle. Prezentuję tutaj, jak ten weekend będzie fatalny. A przynajmniej do początku będzie weekendu fatalny. Te ostatnie miejsca pewno nie będzie miał. Władimir Zograwski już w 21. Wiecie co, nie będę chyba innych podarł. Zobaczymy teraz. Zograwski, przepraszam, zobaczymy, może będą. Peter Prewc. Upadek 3 lata temu, właśnie tutaj na stoczni wrócę, a teraz punktów nie zdobędzie na pewno, ale może kolejny się będzie lepiej. Ale weekend Ruka słabo się, bardzo, bardzo słabo się rozpoczyna dla Krewca. Rysiu Piątek, czyli tak. Punkty. W ogóle skoczy dobrze. Oj, zobaczymy, bo punkty nie muszą. Oj, chyba nie będą na... Bo jest Rysiu na 13 miejscu. Stefan Kraft. Lubi tą skocznię, rekordzista tej skoczni. Pokaże, że lubi tą skocznię. Nie pokazał, natomiast pokazał, że nie znosi tą skocznię, ale bardzo mogę tutaj miał, ma już rekord skoczni. No dobrze, ale teraz Wojciech Szurze z numerem 25. Wielka piąta przypomina. To jest Ruka Kusamo, znaczy nie w Kusamo, ale chyba Ruka. Ja się nie znam, ale Szkursa chyba to był Szkursa. Pucharu, świata, czwarte miejsce. Tumen Prept. Jego Prept bardzo słabo, czy Domen... O Jezu, Domen nawet nie pomoże. Prept mi spoko. Zamiast też pomóc, to czuję. To był też mój błąd, za to przepraszam. Ja coś sykała! Już na 27 wraca do tej skoków reprezentant Polski. Dzisiaj to tutaj w Rukach samo punkty. Leć Andrzej jest! Będą punkty pewnie. Pewnie padną na jego punkty. Proszę zobaczyć, trzech Polaków na prowadzeniu, ale czy tak się utrzymało czy serii? I zobaczymy, czy tak w ogóle będzie. Niech tak się konkurs zakończy. Teraz Etun Ousiainen już. Wyszło za swoich skoczków, do swoich fińskich kibiców, lecisz. Eto, ej, oj. 21 nie będzie punktów, nie. Nie, on jeszcze jest Alto i jest Jarko Mette i nigdy więcej, trzech minut. I Michel Heibach, czekając na wracę, nie wiem po jakiego grzyba kiedyś się zrobił. Ale dobrze, że nagle zauważył. Oby go zdyskwalifikowali, o! No ale po prostu się wygrać nie będzie. Nie mam jeszcze punkty. 30 restartowy Jernej Damian. Tutaj zdominowany w sezonie przez Kamila Stocha zwyciężył drugi konkurs karierze, a dzisiaj punktów nie zdobędzie. 19. I teraz Pili Waszenblad może pożegnać Manuela Fettnera. Uwaga, Waszenblad. Trzeba się sam może się sam siebie wykopać. Oj! I on chyba się sam siebie wykopa. Tak, sam siebie wykopa. 31 miejsce. Pipa Szerwarda sam sobie zepsuł konkurs. I na pewno Austriaków dziś ten konkurs nie zdobędzie. Ale teraz Rio Kobayashi. Ale zaraz chyba po nim i będę tak się ułożyło chyba.
teraz on już na pewno pożegna tego. Ale sam może, ale punktów raczej nie zdobędzie. Nie, Jushiro Kobayashi? Jushiro Kobayashi dopiero będzie 45 na miejscu, więc jeszcze poczekam trochę. Daniel Antretanto teraz pożegna Andreasa Schullera. Tylko się to mu technika uda. Tak, uda mu się, on punkty sam zdobędzie. Andre. Piąty. I teraz Stefan Hula będzie, może pożegna Domena Prewca, ale sam Stefan zrobi dobrze skoczył. To jest Stefan po punkcie pucharu. Świata leć, pięknie, Stefan Hula, piękny skok, brawo, 135, piękny skok. Pięknie i raczej do Stefana będzie ta kolejka należeć. Pięknie, pięknie, pięknie. I teraz Markus Eichenbichler może pożegnać co najdziwniejsze Stefana Krapta, jednak... Też nie reprezentant Niemiec może się sam siebie wykopać z tych serii nowej i przede wszystkim z punktów, które są ważne i zobaczymy. Ja to wykopał, ale samego siebie raczej też wykopię. Teraz Noriaki Kasei, wielki weteran skoków, ma okazję wykopać Michela Heibecka, czy Michaela Heibecka, ale Japończyk może się sam siebie poczekał, technika się nie uda. Tego pożegna, a punkty chyba tam sobie zdobędzie, tak? Tak, zdobędzie, to jest szósty. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, Roman Kodelka na pierwszym jest dopiero na 14 miejscu, więc jest okej. Okay. Anti-Alto i Dafin. Zdobędzie punkty Dafin, Anti-Alto, Anti... Oj, nie, to po tamtego zawodnika, ale... Kopać, tam się też wykopię. Wykopał dokładnie Michałego Maksimoczkina. Teraz Denis Korniow ma okazję wykopać Petera Prewca. Jednak zależy to tylko od niego skoku aż 135 metra. Tutaj Rosjanin coś robił. No, Petera pożegna i punkt jest dla siebie zdobędzie. Jest ósmy. Andrzej Semenicz, już na razie jestem dziewiątym. Nie wiem, kogo wykopię, ale kogoś może wykopać, albo sam siebie się wykopa. Nie. Kogoś raczej pominie, kogoś wykopię, ale samego siebie też nie. Tak. 19. Wykopał teraz Roberta Johanssona, co najważniejsze. No, Polacy Murańka i Kubacki się też zbliżają do pożegnania serią finałową. Ale teraz Halvor Egner Granerud ma wielką szansę pożegnać Etunus Jainena, który zaliczył upadek. Zobacz, Gajk. Leci Granelud i wykopa właśnie Nocjanego, ale samy jest piąty, też się wykopi. I tak się wykopi. A teraz Mackenzie Boyclos ma wielką szansę pożegnać Karla Geigera. Czy też tutaj jednak Kanadyjczykowi się uda. Oj, szkoda. Szkoda Klusa, bo się sam wykopał. Szkoda Mackenzie'ego, bo się sam wykopał. 38. No to jeszcze tam Geiger jest. 30, ale Jarko Mette ma też szansę. Posiadać. Ostatni skinny. Czy on chociaż. Na podpisz tutaj Alice Dungeon, więc mogą się tam zawsze Finowie odegrać. No! Chyba wykopię. Nie! Też się wykopał! 34. No Finowie, wszyscy Finowie. Na razie oprócz Anti-Alto bez punktów. Ale jeszcze jest drugi konkurs, który raczej będzie jutro albo dzisiaj. Zobaczymy. A to już po nich. Jest proszę Państwa Simonowa. Teraz 43. Kopię w końcu Karla Geigera. Nie! Coś się dzieje, proszę Państwa, mamy jakieś dwa ludzie, telemark, ale Simon Ama kopiła na 37 miejscu. Stefan Laje, czy on teraz wykopie swojego kolegę? No też się wykopie, no! Czyżby Geiger nie był 31 serii? No 38, Stefan Laje, upadek, ale nic mu się nie stało. Czyżby Geiger miał szczęście i zdobył punkty? O, Polacy, ale Polacy są blisko punktów, Morańka i Kubacki. Po fajnie nie będę zakakać. Teraz jednak Jushiro Kobayashi.
Czy już da popić jakąś szybką? O! O, szkoda. O, jest. Drugi. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. No to w końcu Geiger się pożegnał. Teraz Kobayashi może pożegnać. Czy też Gregor the Shander może pożegnać? Ma szansę pożegnać Ryo i Kobayashi. Zobaczymy. Gregor the Shander. Czy zdobędzie punkt? Czy tak zdobędzie? O! Mam teraz tu wyskoczy. On będzie siedzieć. I Johanem Andre for Fanty nie skacze, bo wiemy, miał groźny upadek, myślę. Jeszcze jest w szpitalu. I on będzie ostatni, tak? To ją szczęście ludzie. Miód paczkę! Czy on będzie punkty? Czy wykopię Ryo i Kobayashi? Miód paczkę. Paczka, znaczy już wykopali wcześniej Kobayashiego. On kogoś wykopił, bo to mi bardzo zapytał. Na to miejsce wykopał. Wykopał Nature Desmana. Teraz Daniel Huber ma wielką szansę wykopać Jirne Jadamiana. Zobaczymy Huber. Daniel. Dzisiaj zaprezentuję Huber. Czy się sam wykopię? Nie, kopię też. A on będzie miał, czy będzie miał punkt. O, wykopał właśnie teraz Jirne Jadamiana i Tomasz Wilk ma bardzo, ale to bardzo wielką szansę na wykopanie Markusa Aschenbichlera. Leć, Tomasz, 50 metr startowy. Mamy szybkie Tomasza Kilka, Tomasz. Lecisz, nie. Tomasz? Chyba będzie, to proszę. 16, punkty będą, tylko oj, Tomasza będzie miał raczej spadek. Ale punkty dla Polaka to jednak sukces wielki. Ostatnie trzech skoczków. Timmy Zajc. Zobaczmy. Trzeci władzę świata. Myślę, trzeci władzę świata, czy sam będzie zapunktuje w ogóle. Dobry skok i bez na ten. Państwa, jest szósty. Teraz pożegnaliśmy się z Granuludem i... No i... Granuludem. I Jaszem Bitlerem. Proszę Państwa, teraz Tomasz Męczyna może wykopać Dawida Kubackiego, proszę Państwa. Polak będzie w serii finałowej. Klemens na pewno będzie w serii finałowej, więc będą punkty dla Polaka. Jednak Dawid może nie mieć się punktów, ależ teraz Tomasz Ventura. No i raczej punktów nie będzie. No zobaczymy. Leci Tomasz, ale on się wykopał! Zobaczcie, będzie kompletny spadek Tomasza Ventura. Tej 41. I Piotrek! Piotrek! Leć mnie! Piotrusiu! Jak najdalej! Zadrzyła! Teraz leci! Oj! I jest 52, no! No i Piotr Żyła straci koszulkę lidera dzisiejszego. Dzisiaj straci koszulkę, na pewno straci koszulkę lidera. Czyli tak Dawid i Andrzej Stękała. Znaczy nie, przepraszam, Dawid i Klemens będą mieli punkty. Granulud bardzo mało stracił do. Wszystkie dobre, nieważne. Szkoda, Piotrka na pewno straci koszulkę lidera, ale spokojnie. Może w drugim konkursie będzie lepiej. Rozpoczyna Dawid Kubacki, 40 chyba tam metrów, bo czy nie wiem. Ile skoczek to będzie punktów? Bardzo słabo w pierwszej serii. Punkty będzie, ale nie za dużo. Pierwszy. I Klemens Polejka 111 metrów, żeby pokonać kolegę z Polski, jedynie z tego pomogą. Michał Doleżan do kadry, a na ten sezon. I pięknie Andrzej, co mi tak myślę, że jest w tej serii. Przepraszam, niech ja się Klemens Polejka. Klimek. Jewgeni Klimow, 23 serii. Jewgeni. Oj. Niebezpieczny tam upadek. Klimowa na szczęście. Czy jest, znaczy wstał, ale coś nie jest z nim. Okej. Okay. Pewnie jakbym się aż to wyksięgnął. Antik Auto. 27 przy serii. On jako jedyny film będzie na punkcie. Ale nie tylko może, ale w kolejny konkursie może film już się powiedzie. No i piękny skok Antik Auto. Będzie w stanie 27 miejsce.
Mamy teraz Rysia Piątkę, czyli Shredda Playtaka, który jest 26 do 30. Reprezentant Niemiec. Oj, bardzo słabo, no, Rysiu bez formy. Ale będzie miał co najmniej 2 punkty. Ale sobie nic. 25 do 30. Oj. No i będzie już miał ten Rysiu 4-3 punkty, a Dawid będzie miał 4, a Klimek 5. Brawo. Teraz mamy Andrzej Golaniszka 24 rycerz, pierwsze punkty wyjmuje ze Słowenii w tym sezonie, ale jego konto może się powiększyć. Teraz dobrze, co? Jest trzecie miejsce pokonuje Dawida Kubackiego. A nie, przepraszam, też Andrea Salomowa się zakończył do semifinału. Dobrze, więc gospodarze będą mieli dwóch reprezentantów, ale Salomowa będzie najdalej. No, nie, jest piąty. No, ale jutro pewnie Jarko Mette postara się pewnie lepiej i chłopaki też. Taki to. 22 po pierwszej serii, to zobaczymy. Oj, Andajki, to przepraszam, i leci, i pięknie będzie. Będzie z Berem. Łączek i proszę Państwa, Roman Koderka, pierwsze punkty w tym sezonie. O, rozpoczyna konkurs, więc brawo za 25, nie się zajmuje. Oj, ale to będzie bardzo mała ilość punktów. To będzie jeden punkt, to będzie dosłownie jeden punkt Romana Koderki. Będzie miał zaledwie jeden punkt. No, na szczęście Romanowi się nic nie stało, ale to koniec. To będzie miał mistrzostwa. Będzie jednak miał. Roman Koderka będzie najgorszy dzisiaj, bo. Ale jeden punkt też czasem jest ważny, bo nawet ten jeden punkt to dla Romana jest ważny, bo przynajmniej to jakiś punkt do klasyfikacji generalnej pucharów, ale ten kosz może się na pewno powiększyć. No to dopiero drugi do tego serii. Pewnie już nie w 26 serii z pierwszym restartowym startował, ale Bigner posypował. Pięknie, miejsce. Maciek! 130 metrów, leć Maciu. Macieju. Oj, dalej, co trzeba skoczyć, Maciek, 130 metrów. Maciek. No dobrze, skutki będzie zberem. I czekaj. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Dobrze to wygląda poza tym. Kilian Pajer, 18 po pierwszej serii, przypomnę. Na Szwajcarii zepsuł ten skok, myślę. Zresztą byli na 9 miejscu było. A mam dobrze skoczył, ależ teraz Pajer zepsuł. Skok jest to, co będzie. 29. Jest 2 punkty na tego. Pajer skoczył krócej, ale. Jak już taki na ciebie, zobacz, leć 129 metrów. Bardzo czwarty bije się najlepszy w tym karierze, ale obyś teraz Tomasz Pich polepszył. Leć, Tomasz. No Tomasz raczej wpadnie w klasyfikacji generalnej, ale to fajnie. To jeszcze będę zawodnik, jednak każdy punkt dla niego to a bardzo, bardzo cenna rzecz. Tak, cenna rzecz. Władimir Zografski. Przyznam się serii, brawo dla mnie na razie. Wkroczył do tej 30, jeszcze na 16 miejscu, ale będzie miał bardzo mało. Co nie będzie miał? Nie będzie mieć, ale za dużo ich nie będzie. Kamil Stoch! 14 może jest serii, Kamil, leć! Kamil! Jeszcze w tym sezonie. Leć Kamil! Och, to będzie dobry skok Kamila! Kamil! Brawo, Kamil! Świetnie, pięknie! Nienagannie! I Kamil jest liderem. Chociaż to za 131 metrów. Ale tutaj oglądaliśmy dalsze skoki, ale na pewno Stefana Kuj, 135,5 metra. Polak uzyskał taką odległość, ale teraz to już skusa, ale nie będzie na pewno. 14 z 5, albo może będzie, już to wie. Dennis Kornio, 13 po pierwszej serii. Kolejne punkty dla reprezentanta Rosji, ale to będzie... Średnia. 5 miejsce, Daniel Atrytander, 12 po pierwszej serii. Kolejne punkty. Dla Rebeka, chyba kolegę, nie wiem. Oj, szkoda, wielka szkoda. Będzie malusieńko punktów, dosłownie będzie. Czy około tam 5, czy nie wiem, nie jestem pewny.
Teraz Noriak i Kasani. 11 poproszę się. Zresztą to będzie punktów. Oj, oj, oj. Bardzo, ale to bardzo mało. Gdzie są ósme? To ledwie 3 punkty. To będzie Kasai. Dobrze, że nasza siła grona wylądowała, bo i tak te 3 punkty są bardzo cenne, bo potem powiększają zysk punktów Kasaiego. Po drugie, tylko początek sezonu więc punktów, więc Kasai może być, mieć o wiele, wiele więcej punktów. I prawie widzę na przykład dzisiaj, i przyszłe jest to ostatnie dziesiątka. Daniel Huber. Tej dziesiątce, nie, nie. Kamil Stoł będzie dziesiątka. Brawo, Kamil. Brawo, Kamil. Kamil Stoł dzisiaj w dziesiątce. Gregor Deschwanden, czy on będzie dziesiątce? 127 metrów, żeby dać. A jak będzie drugi, to też będzie dziesiątce, ale co najmniej, panie, oj, poszło na dziesiątkę. Oj, ale. Deschwanden też. Jeszcze raz. Bigner w dziesiątce, brawo. I Turek, Muhammad Ali Bedie. Trzyma, i czy Turek sobie poradzi? Turek trzyma presję. Leci, 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 Turku, Turku! Jezu, Turek wytrzymał presję! Masko kochana! Turek wytrzymał presję, no ale brawo, no rekord Turcji jakiś po prostu. Rekord Turcji po prostu. I Andrzej, leci Andrzej, siódmy mam się sami! Wróć do tych skoków, bo miałeś dobre skoki, nie raz. Nie, zdarzało ci się dobre skoki już na Mamutach Vikersund! Pięknie! Daleko! I może nawet będzie podmiany, może zwycięstwo, pierwszy jest. Co w karierze Andrzeja? Teraz Timmy Zajc, ale on jest groźny. Szósty poproszę serii, zobaczymy. Bo umie opaść pan, on bardzo mi zrobi. Wszystkich kurszyk i jajek. I nie tylko, ale on tego chyba nie wypróbuje. Nie, nie. Więc tak, szkoda, ale piąte miejsce, uwaga. Ostatnia piątka. Plus paczkę, czy będziecie piące? No daleko pewnie trzeba skoczyć, ale paczkę może stać, może nie, zobaczymy. Plus paczkę leci. Nie, niestety, bo nie wytrzymał presji. Jest szósty plus. Więc proszę Państwa, Andrzej Synka na tym, w piące, ale teraz ten, Kuba Wolny, 130 metrów, no chyba pierwszy punkt w tym sezonie, ale to już nie jest ważniejsze, ważne jest podium, teraz walka o nie. Oj, ależ Kuba. Kuba niestety zepsuł, Kuba nie wytrzymał presji, ale. I tak, brawo, że Kuba punkty ma. I Konrad! Teraz uwaga! 127 metra! Konrad! Żeby zdobyć punkty! Pierwsze punkty w karierze konkretnie było coś niegalaktycznego! Ale Konrad jest nie wytrzymuje presji, Andrzej Stęka na to, bo on dopiero 21, ale brawo dla tego zawodnika i tak, bo to naprawdę wielka siła. On na pewno bardzo trenuje, jutro będzie o wiele lepiej. Uwaga, Kobayashi! I uwaga, uwaga, trzeba skończyć 127 metra, jeśli nie, to Turek na podium będzie masakry! No uwaga. Jushiro, Jushiro leci. Jushiro i Jushiro! Jezu! Jak on poleciał! Proszę Państwa, i Stefan! No i Stefan, no i na pewno nie wygra, chociaż zobaczymy, może też potrzebuje. Leć Stefan, wszyscy trzymamy kciuki. Leć! Oj, jest Stefan, my nie jesteśmy. Piąty, ale pięknie, bo Andrzej Synka na podium, Turek na trzecim miejscu, masakra! Masakra na kółkach! Pięknie. Jak to wygląda? Uwaga! Nie! Kurde. Nie to. Dobra. O kurde. No to pięknie. Oni nie zdobyli punktów ogólnie. To są skoczkowie, którzy punktów nie zdobyli. Jeszcze w tym sezonie. No ale pięknie, no proszę zobaczyć, no gdzie jest Andrzej Synka, gdzie jest Andrzej Synka. Ła, Andrzej Synka, ła, Andrzej Synka jest pewnie wysoko. A Andrzej Synka jest na miejscu. Andrzej, Kamil Stochid już 11, brawo. Turek tam miał 8 XD. O, Stenka czwarty, proszę Państwa, pięknie, piękny konkurs. No i Piotr Żyła spadł na drugie, ale spokojnie, jest drugi konkurs, może będzie lepiej. Jest dobrze, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bardzo Was proszę zobaczyć, wszystko jest zapisane. Tak jest, wszystko napisane. Okej, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bardzo Was proszę o zostawienie łapeczki w górę, a subskrybowania mojego kanału, dania dzwonka, się z nami żegnam, do zobaczenia. Elo, pa i cześć!
Pa, pa!